Chciałabym jeszcze teraz przy okazji, bo nie powiedziałam tego wcześniej, podziękować naszym patronom medialnym, bo ta informacja idzie w świat. Dzięki portalowi Polska 360 jest transmisja cały czas online. Polonico także, to jest telewizja Polonico, także robi transmisję. Blogpress, który jest naszym partnerem, także transmituje nasze spotkanie w świat. Jest z nami także TVP Historia. Bardzo dziękujemy. Też myślę, że dostarczymy wielu ciekawych tematów do dalszych publikacji. Radio Wnet w postaci właśnie grupy młodych dziennikarzy. Witamy, cieszymy się, że jesteście. Tygodnik Do Rzeczy w osobie pana redaktora naczelnego i Rafała Ziemkiewicza, który także publikuje i pisze cały czas. Oczywiście dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Akademii Dyplomatycznej i Polskiej Fundacji Narodowej za to, że mogliśmy się spotkać. Mamy jeszcze takich partnerów, którzy po prostu są z nami, bo nas lubią. Te książki Białego Kruka będą tam wystawione, więc mogą Państwo się zapoznać i ambasadorzy zachęcani są do tego, by zabrać. One pozwolą, pomogą też poznawać nasz kraj i naszą ciekawą historię, a także piękno naszego kraju. Później już w kolejnej części będziemy mogli degustować również wybitnych miodów pitnych, które osłodzą nam ten ostatni wieczór lata, bo spotykamy się w ostatni wieczór lata. Więc żebyście mieli Państwo energię i siły do przetrwania tej ponurej jesieni, to mały poczęstunek przygotowaliśmy, ale myślę, że rozgrzeją Was także i uniosą zupełnie w różne miejsca na świecie fantastyczne występy artystów, których zaprosiliśmy do współpracy. Proszę Państwa, wspominałam Pani ambasador Węgier, która była też na naszym pierwszym spotkaniu, że będą dwa akcenty węgierskie. Otóż pierwszy już się pojawił w postaci pana Boima, to ten Michał Boim, on był półwęgrem, jak się okazuje. Stąd też nazwisko. A drugi akcent w postaci węgierskiej pojawi się w postaci naszej wspaniałej, zjawiskowej wokalistki Justyny Recseniedi, gdyż ona wyszła szczęśliwie za mąż za Węgra. Tak, zazwyczaj to obcokrajowcy biorą sobie żony Polki i są szczęśliwi. W tym przypadku jest odwrotnie, też szczęście małżeńskie kwitnie. A więc proszę Państwa, Jakub Milewski oraz Justyna Recseniedi przygotowali wiązankę najpiękniejszych pieśni z całego świata, pokazujących w muzycznym anturażu atrakcje i, no i muzykę, energię, klimat, a także temperament mieszkańców różnych stron świata. A zatem nagródźmy ich brawami, zanim się pojawią, to będzie im raźniej. Justyna Recseniedi, Jakub Milewski. Miałem mówić po angielsku, ale usłyszałem, że wszyscy albo większość z Państwa rozumie po naszym pięknym polskim języku, w naszym polskim pięknym języku, więc po prostu witamy się z Państwem po polsku. Pięknym dobry wieczór. Jest już ze mną Paweł Lipski, który będzie towarzyszył nam dzisiaj przy fortepianie. Proszę Państwa, to wielki zaszczyt i wielka przyjemność, że będziemy mogli dzisiaj dla Państwa zaśpiewać, a ponieważ dzisiejsze spotkanie, jak Pani Anna przed chwilą powiedziała, no jest o podróżach i o odkryciach, my też będziemy chcieli odkrywać te najpiękniejsze utwory z całego świata właśnie w muzyce. Odwiedzimy Węgry, odwiedzimy Francję, odwiedzimy również Włochy, ale też te dalsze zakątki, Amerykę, Meksyk czy nawet wyspy Bora Bora, proszę Państwa, bo to akurat opowieść o moim musicalu i piosence, którą za chwilę Państwo usłyszą, czyli piosence z musicalu South Pacific. A więc cóż, Paweł Lipski, chwilę później Justyna Recseniedi i Jakub Milewski. Zapraszamy Państwa w tę podróż. Piękną nieznajomą spotykasz nagle dziś i sam nie wiesz skąd, czujesz to bez słów, że zatęsknisz za nią i spotkasz ją znów. W taki piękny wieczór, tak jak gdybyś przeczuł, miłość twa zakwitnie jak najpiękniejszy kwiat. Wyznaj wtedy ją, niech zapłonie w was, bo
szczęścia w życiu zapada się raz. Czy to jest miłość, czy to pierwszy znak? Rozum zaprzeczy, serce powie tak. W taki piękny wieczór, tak jak gdybyś przeczuł, miłość twa zakwitnie jak najpiękniejszy kwiat. Wyznaj wtedy ją, niech zapłonie w was, bo blask szczęścia w życiu zapala się raz. Gdy znajdziesz miłość, schowaj ją jak skarb, szkoda by było stracić. Jak morze słodko wzdycha, szafirowe znojąc tonie, jakby w jego mądrym łonie drżała skarga rzewna cicha. Spójrz, jak słodko wiew kołysze różnobarwnych kwiatów zwoje. Czujesz miłość w sercu twoim, bo tu wszystko szczęściem kipi. I gdy patrzysz w moje oczy, mówisz ile w inne strony, chcę
chcesz porzucić kraj uroczy, kraj miłością przepełniony. Nie porzucaj mnie, krainę szczęścia piękną, zostanie w Sorrento. Ja błagam cię.
Thank you.
proszę Państwa, przychodzi taki moment, kiedy trzeba powiedzieć, ja tak jeszcze lewą ręką obsłużę, prawą też, ale w międzyczasie powiem, że trzeba powiedzieć do widzenia. Oczywiście Państwo przechodzą do innej sali, my tylko się z Państwem pożegnamy, ale myślę, że absolutnie pięknym utworem, który kochają wszyscy. Justyna tak kocha śpiewać, że już chciała śpiewać. Jakub Milewski. Justyna Reczeniedi i Jakub Milewski. Bardzo dziękujemy za piękną podróż. Paweł Lipski przy fortepianie. Bardzo dziękujemy za piękną podróż muzyczną po świecie. Bardzo dziękujemy. Myślę, że Państwu się podobało? Tak, dziękujemy. Drodzy Państwo, w związku z tym, że chcemy, abyście nie doznali nawet przez sekundę nudy, już teraz zapraszam. Tutaj Jarosławie Uściński, proszę. Tak.
Teraz, drodzy Państwo, po tej części kulturalnej, artystycznej chcemy Was zaprosić na część kulinarną, ale też nie byle jaką, bo będzie to polska kuchnia historyczna. Jarosław Uściński jest szefem Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Jest więc znawcą kuchni rzeczywiście i smaków współczesnych, i smaków historycznych. I króciuteńko, tylko wprowadzi nas do tego, czego będziemy za chwilę mogli próbować i co będziemy mogli smakować, proszę. Dzień dobry. Faktycznie nazywam się Jarek Uściński, a temat, przez to, że jest to temat podróżników i odkrywców, pomyślałem sobie, że zrobimy trochę fusion. Czyli przejedziemy się po tym, co w kuchni polskiej zawitało i 200, i 300 lat temu, czyli między innymi cytrusy i ryby, trochę inne niż te, które znamy na co dzień, ale również wymieszaliśmy te składniki ze sobą, czyli jest i chrzan, jest i figa, są rzeczy, część z Was mnie zna, część nie i wiecie, że lubię miąchać ze sobą składniki i produkty, które mają w sobie historię. Dzisiaj jest kilka takich pozycji, które mają w sobie tą dobrą historię kulinarną, bardzo polską, ale wszędzie albo prawie wszędzie wpakowałem jakiś tips. Tak, bo trzeba powiedzieć, że polska kuchnia bardzo chętnie przyswajała składniki, produkty pochodzące z zagranicy. Polska kuchnia XVI-wieczna na przykład słynna była z tego, że jest kuchnią korzenną, pełną przypraw. Były wtedy drogie, ale to oznaczało status domu, że dom, w którym potrawy były bogato przyprawiane, był domem zamożnym, gościnnym i chciał pokazać, że również z szacunkiem podchodzi do wszystkich, którzy do tego domu przychodzą. To ja może już skończmy mówić o jedzeniu, bardzo skoro zapachy... Dobrze, o jedzeniu się dobrze mówi, tak, ale jeszcze lepiej przy jedzeniu. Skoro zapachy dobiegają do nas wspaniałe, więc chcemy właśnie Państwa teraz zaprosić na część kulinarną, na pyszną kolację historyczną, ale bardzo świeże będzie jedzenie, proszę nam wierzyć. Jeszcze tylko chciałam powitać, bo nie powiedziałam tego wcześniej, tak na raty naszych partnerów wywołuję, ale radio dla Ciebie także jest partnerem, a także są nasi koledzy dziennikarze z Polskiego Radia, więc też Państwo ambasadorzy będą mogli rozmawiać z naprawdę ze świetnymi dziennikarzami, przekazywać im także wieści o Waszych krajach i mówić o tym, co jest dla Was ważne. Bardzo dziękujemy za tę część spotkania i zapraszamy do sali obok na pyszną kolację. Dziękujemy.